Cześć, mam tu Paweł Gmink, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Więc tak, skończyliśmy właśnie zadanie dla Karlsteina. Tyle jak się stał. Oczywiście musiałem zobaczyć równą kartę 200, żeby uwolnić Vivaldiego. I co? Pięter do Raymonda. Tego detektywa. A jak w ogóle dalej w ogóle zdobędziemy, to potem będzie dość ciekawego. O cholera. Muszę jej go tutaj. Dobra. O, już żyje. Łatwo poszło. Dzięki ci, Geralt. Uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku. Jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie. Jesteś już bezpieczny. Nie. Jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Czekaj. Muszę przesłuchać Lawenda. No właśnie, widziałem, co to będzie. Więc tak jak ja mówiłem. A w tym tutaj zacznę. Okej. Fisztecik. Okej. O Jezu. Ten gość musi... Dobra. Wiem, chyba czas to... Co tu szukać? Lawendala. Czekaj, jakie mamy tutaj szukania? Bartolina, nie chcę z nim gadać. Wezimy. Dalsze muszę przesłuchać Lawendala. Znam już wreszcie Bartolinę i Talaka. Do pełnego obrazu prawie mi już tylko o zeznań kupca. Już? No, wiecie, dzięki Bogu, że ja schowałem 11 brosków Salamandry. I wiecie, po wcześniej musiałem w ogóle zwalczyć z bandytami, żeby tam znaleźć proszkę i ciężka itp. Służba. Ale mnie suszy. Ty gdzie jest w ogóle Lawendel? Kto chce się zabrać promem? A, tam, dobra. W Fredanii to nigdy by się nie zdarzyło. A za względu... Tak? Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orelów. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Na razie nie. Brakuje mi trochę pieniędzy, ale dostarczę je niebawem. Nie śpiesz się, aż tak mi nie zależy na sprzedaży. Dobra. Więc kupcu, szykuj się. Podejrzewam, że coś wiesz o Salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy.
Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z Salamandrą. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. Dobra. Wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie, powinieneś częściej polegać na przeczuciach. Muszę teraz poczekać, a Szymon nawiąże ze mną kontakt. Tak? Znajdę nowy dowód, to wznowię śledztwo. Teraz muszę poczekać, a Szymon nawiąże ze mną kontakt. Więc musimy teraz do niego iść. Ale to nigdy by się nie zdarzyło. A ma w ogóle ile? 25? Więc organo, więc na razie muszę, na razie niczego wydawać. Ale nie powinniście grasować po mieście. Tak, bo to jest beczka, która ma dwa organy. To ciekawe. Tak, bo Karen, no właśnie. Ta dziwka, no podobno Karen też ma dla nas w ogóle pewne zadanie. Czyli do jej też w ogóle skoczymy. A ty się powiedziała coś o... No właśnie. Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Dobra. Muszę spotkać się z Raymondem. Czyli dokładnie w jego chałupie. Dobra. Czy można powiedzieć, że dalej idziemy... My śladami... Fiszte? O, teraz to jest ciekawie. Elementy pudełko z Fisztekę. Musi to być dowód z jakimś w sprawie. Nigdy nie podejrzewałem elementa, że mógłby użyć temu nałogowi. No nieźle, dobra. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Co? Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Takie też są koszty profesjonalnego śledztwa. Nie jestem przekonany. Tak? Kurwa, dobra. Bywaj. Prosta dedukcja. Wiecie, nie mam na razie tyle K. O, medalion, tutaj widzicie? Nie mam, mam tutaj tyle. Tu mam w ogóle dwie te szafiry. Symbol sukcesu i symbol mądrości. Biomeo, tutaj to... Tutaj jest to... Pustek, dobra, pustek daję tutaj. I wiecie? Posprzedawam. To przestałem w ogóle? Tak, przestałem, to też w ogóle nie sprzedałem. Dobra. Wiecie, posprzedam tam parę, żeby mieć te parę pieniędzy, więc co? Patrzę tam, po prostu chodzę. A tak próbowałem do tego, bo chcę u niego sprzedać. Dobra. Czekaj. Nie tutaj. Czasem się gubię. Faktycznie trudno, dobre jedzenie. Ciekawe, kiedy znów zacznę. Dobra. O co? To będzie się pogadam. Dobra, to sprzedam. Też o 300 i jak. Dobra. Co za czasy. Wiecie, teraz idziemy do tej... Carmen. Oczywiście moja stopa ledwo tylko boli. Oczywiście ona znajduje się dokładnie niedaleko Carmen. I tak jak ja powiedziałem, nie wydam Colemana, bo Coleman jeszcze mi się przyda. Oszczędzać.
A ten to jest tutaj. No. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Dobra. Pokaż mi kształty. Nie tak szybko, dopiero się poznaliśmy. Klasyka. Macie ochotę jakieś... Dobra. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Dobra. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Dobra. Muszę iść nocą, więc tu na świecie masz dwie ognisko. Dobra, alchemia? Jaskółka tylko i białą medę. Ostatnio próbowałem pustyka i taki wolne te. Daje w ogóle wolne... Och, fuj! Jak ten dole? Spotkałeś swoją śmierć! Jak ten... Nie to! O chuj, uciekał, kurwa! Odrąbię ci łeb! A ja chcę fipelę zrobić, chłopaki! Fipelę chcę zrobić, ja pindolę! Dobra, niestety nie ma wybłoków! Zastrzelę, śmierdzący! Chór! Nie dobrze? Słuchajcie, cholera, nie na to się pisałem, wiecie? Nie na to się pisałem. Jaskółka. Wiecie, dopóki w nie walczę. Ratujcie, dobrzy ludzie! Ratujcie się! No to jest kolego komanda, wiecie? Dobrze, wiecie? No dawaj. Serio, miałem w ogóle zrobić trochę pieniędzy, żeby obrócić detektywa, a ty? Cholera, no i ty... Ja mogę się na taki. Nie mi dość. O tak, dlatego były. Nie tego chciałem! Ani kroku dalej! To ja, jeszcze dwa... No stary ludzie, no! Miej litość! Kurwa, ale
to lubię. Jasne, chuj, szorty chłopaki, ale... Klub? O, w sumie... Czemu nie? Co jest w ogóle? Nic nie zawiniłem, to nie ja! Okej, ja ci wierzę, chłopie. Dobra. Ciekawe, że strażnicy tam nie byli. Ale dobra. Teraz pomagamy przeciwkom w ogóle. O, tu jest jedna. Spływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu hędożony. Won! Albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Zapracować na żołd! Dzięki, chłopaki. Dobra. Nie no, tylko poszło. Dobra, jest tutaj i też był gdzieś koleń tutaj. A, tutaj jest. Dobra, czekaj. Tam było coś w rodzaju czego? O, przesiadło. Właśnie, przyda się jeszcze. To jest tam tutaj jest. Dobra. O, tam, dobra. Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Dobra, spokojnie. Jaka pokona? Dobra, na spokojnie, ja pokonam. Dobra, przechodzę na ataki. Zatarłeś salamandrą! Dzięki, krasnolud. Na coś się przydałeś, co? O, kroszka i salamandra, więc spoko. 10 i okę, no bo spoko. Dobra. Teraz tam gdzieś. A gdzie w ogóle? Czekajcie. Tutaj. Okej, czyli tam idziemy. Nie, tutaj dokładnie. Ale tam też kiedyś pójdziemy. To dziewczyna w niebezpieczeństwie, czyli więc... Oj, proszę, ostatnia. No bez jaj. No bez jaj. Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Znikaj! Dobra, ten ruch jest martwy, ten też. Dobra. Spuszczę ci głową! Krasnoludy zawsze są spoka. Dobra. Ogarnę to, dam to, dobra. To i broska, dobra. Broski pojawią się tutaj, więc dobra. O Jezu, głowa podał lecę, jaki numer. Dobra, teraz idziemy do tej, dobra. Czekajcie, bo się pogubiłem. Szkoda dla was słów. Czekajcie, bo gubię się. Tutaj, dobra. O Jezu, tutaj są. Ha, dobra. Dobra, idziemy do Carmen. I uwaga,
z Kamem też będą. Też będą, uwaga. Przez ten deszcz. Też będą podobno te. Oj, skąd jest tak wydarzenie? Już tak nie padało. O Jezu. Sześciu, Jezu. Znaczy, szanowni chłopaki, no ja nie, to tak jak ja mówię, no nie chciałem w ogóle. Dobra. Szanowni chłopaki, ja nie chciałem was atakować. Dobra, ale dobra, no spotkowaliście mnie to i później się... Raczok, okej? Okay? Uda? Jezu, jaka ci nazwa na to. Dobra. A skoro zanim w ogóle ja przeskamy... Tutaj mamy też trochę pieniędzy, więc... Dobra, na górze? Co to jest w ogóle? Kurtyzantka, dobra. Okej. Drzwi zamknięte, tam jest safa. W safie? Jak jest to tylko tutaj, dobra. To idziemy teraz na dół, do Doni. No w sumie mam jeszcze 5 minut, więc chyba dam radę jeszcze odebrać. Wróciłeś. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Dobra. Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. No dobra, spoko. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat. No spoko. No. I dotarłem w tym niż... Ej, wiecie, gdyby tak na to było, to byłoby spoko. I nowy Tacy, dobra. Dobra, to... Spotkanie. Muszę spotkać się z Raimondem. Dobra. Wiecie? Dobra. No teraz w ogóle dobrze mi idzie. Więc co? To też idziemy na spotkanie z Raimondem, co? Lecie do Bakaliny. Dobra. Ciężko to było, wiecie? Ciężko było. Dobra. Dyrektora Raimonda. On chyba znajduje się na górze. No jest. Tak. Koszty się... Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o... Dobra. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Domyślam się. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie... Że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. No, może muszę załatwić i sobie ciało do grabarza. Teraz dołożę na to, dopóki nie spadę z sekcji. No właśnie, to w tym jest niestety wielki kłopot. Muszę umusić i załatwić ciało od grabarza. Jeszcze nigdy nie robiłem sekcji zwłok. Cóż, zawsze jestem pierwszy raz. Muszę umrzeć i zrobić ciało od grabarza. Sekcji mi na to dopóki nie przekroczę sekcji. Tak. Wiecie? Dla mnie to jest dość inaczej, bo... jak to powiedzieć? Bo jak dla mnie to jest trochę inaczej. Gin, sukinsynu! A dobra,
No cóż, jak się mówi, było ze mną, kurwa, nie zadzierać. O, fisztek to dobra. Dom kowala, szczyt, drzwi. Opuszczę dom. A, nie wiem tutaj. Dobra. O, cukierek, serio. Teraz spoko. Okej, potem to chyba gdzieś tutaj zakończymy. Gęsi smalec. No, gdzieś pan to tak świetniało. Kurczę, no tutaj niestety jest gorzej, bo... No bo szalerze muszę też pogadać, więc... Dobra, to jest beczka. Wiverdiego, to tam... Dobra, wiecie? O, super, spoko. A, chcesz ochronić? Czekaj, ile teraz mam? 131, dobra. Wiecie, tutaj zakończymy, wiecie? Tutaj zakończymy... tutaj zakończymy. A zanim po to, to... O, co jest na O, jest, zrobię dom otwarty. Nie wiem, o co chodzi z tym rasizmem. Helda jest krasnoludką, moją przyjaciółką i wcale nie jest taka, jak mówią o nieludziach. A cóż, no to są ludzie. Nie sądzę. Ale cóż, no. Panie, powiedz kontrze. Wszędzie wokół nas korupcja. Pytam, gdzie jest prawo i sprawiedliwość? To ciekawe. No. A wiesz, co jest w ogóle ciekawe? Że to też jest małe... Jejku. To cicho. I to też mała, też jest taki mały iserek. Tam mówi się prawo i sprawiedliwość. Czyli dopisy, wiadomo. Ale dobra. To jest w ogóle dom Sani. Więc co? Znaczy teraz zakończymy tutaj odcinek. Oczywiście też czekam na wasze komentarze, co mam zrobić, bo... Albo może zrobić jakieś gameplaye, czy tamto, nie wiem. Więc co? Więc widzimy się w kolejnym. Oczywiście zapiszę tutaj grę. Grę. O, tutaj zapiszę, dobra. Tutaj zapiszę. Więc co? No to wielkie dzięki za oglądanie. I tak jak ja powiedziałem, napiszcie w komentarzu, co mam dalej robić. Bo wcześniej grałem, zrobiłem to, ale teraz zapomniałem. Dobra, to tak jak ja mówiłem. Napiszcie w komentarzu, co mam zrobić dalej. Bo zapomniałem. Więc co, no to widzimy się w kolejnym odcinku. No to więc cześć i pa.